Witam i pozdrawiam w ostatni dzień maja, 31 maja. Rozpoczynam trening. Odbędą się zawody na Helu, w których mam zamiar startować. Druga seria. Zwiększyłem ciężar o 10 kg i jest 38 kg. Zapas może na jedno powtórzenie. Trzecia seria. Dołożyłem 5 kg. Mam 43 kg. Czwarta seria, ciężar bez zmian, 43 kg. Wiosłowaniach mam lekki dyskomfort w kręgosłupie. Muszę uważać. Piąta seria. Zmieniłem zoom, a ciężar pozostał ten sam. 43 kg. Koniec wyciskania żołnierskiego. Pierwsza seria wyciskania z zakarku. Thank you.
Druga seria, zwiększam wymagania względem siebie i zwiększyłem ciężar o 5 kg. Jest 33 kg. Trzecia seria, ciężar bez zmian. Muszę uważać przy pobieraniu sztangi, odkładaniu, gdyż te kręgi lędźwiowe są lekko przesunięte. Czwarta seria, ciężar w dalszym ciągu 33 kg. Mam takie strzyknięcia bólowe w kręgosłupie lędźwiowym. Ostatnia, piąta seria. Zrezygnowałem z żyłowania następnych powtórzeń. W czasie swojego treningu popijam kompot rozwodniony wodą i osłodzony Showtime. A kompot to po prostu owoce zalane wodą bez dodatkowego cukrzenia. Pierwsza seria. Pytają się mnie, ile mam wzrostu, ile ważę.
To wszystko jest zmienne. Powiedzmy, że mam 165 cm i ważę teraz 75 kg. Wzrost kulturysty zmienia się w zależności od nawodnienia ciała. Krążki międzykręgowe przy odwodnieniu spłaszczają się i nawet potrafiono je zmierzyć na 163,5 cm. Zwiększyłem ciężar o 5 kg. Na zawodach na helu startuję w kulturystyce Classic Physique w kategorii Open. Bo tylko taka kategoria jest tam rozgrywana. Classic Physique jest podzielona na kategorie wzrostowe i ja mieszczę się w kategorii do 168 cm. Potem jest kategoria do 171 cm, 175 i tak dalej. I waga zawodnika jest taka sama jak w kulturystyce klasycznej, bo tam są takie same kategorie wzrostowe. Ale w Classic Physique można ważyć 4 kg więcej niż w kulturystyce klasycznej. Tak więc na zawodach mogę ważyć w Classic Physique przy zmierzeniu na 165 cm mogę ważyć 69 kg. I oczywiście wtedy startuję z zawodnikami, którzy mają powyżej 40 lat. A właściwie bez podziału na wiek, czyli tacy, którzy mają 30 lat. Po prostu dla kulturystów w takim wieku jak ja to są tylko mistrzostwa Polski weteranów, gdzie jest kategoria powyżej 60 lat, ale open, czyli zawodnik może ważyć i 120 kg, a ja wtedy ważę 70 parę. Trenuję, bo lubię trenować, a w związku z tym, że trenuję, to startuję w zawodach, aby się porównać i aby utrzymać jako taki wygląd fizyczny. Ostatnia seria tego ćwiczenia.
Nie ma lipy, jak powiedziałby Burnyjka. A teraz pobawię się sztangierkami. Sztangierki 8,8 kg. Druga seria. Trzecia seria. No i czwarta seria. No i jeszcze jedna. Na szczęście tylko tyle. Ostatnia, piąta seria. No i to jest koniec mojego treningu. Do zobaczenia jutro.